Ze wszystkich kanałów, które są na polskim YouTube, bracia malczyjscy są jednym, który najłatwiej rozpoznać. W końcu każdy z was, chociaż raz w życiu pewnie usłyszał od jakiegoś kolegi na osiedlu takie słowa jak: to łokieć pięta, nie ma klienta, gitara się ma. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie historię kanału Bracia Malczyńscy. W jaki sposób doszli do popularności oraz dlaczego w tym momencie na ich kanał praktycznie nikt nie zagląda. A partnerem strategicznym kanału jest catering dietetyczny Pomelo. Pyszna oraz zdrowa dieta, która nie dość, że pozwoli wam oszczędzić czas, to przede wszystkim pozwoli wam brać swoje jedzenie m.in. do pracy, podgrzewać je sobie tam, bądź po prostu jeść sobie je w domu, ale mieć przede wszystkim wszystko gotowe, wszystko wyliczone, jeżeli chodzi o kalorie i wszystko na swoim miejscu. Jeżeli jesteście ciekawi, sprawdźcie koniecznie w linkopisie, tam znajdziecie wszystko, łącznie z kodem Klepsy 20 na minus 20%. Zanim jednak zaczniemy materiał, chcę również wyjaśnić dwie rzeczy, gdyż jest to dla mnie bardzo ważne. Pragnę zaznaczyć, że moja prywatna sesja, którą miałem z Marcinem Malczyńskim w 2020 roku, nie ma żadnego wpływu na tworzenie tego materiału. To, że ja wraz z Marcinem nie przepadamy za sobą, nie wpływa na moją ocenę kanału, nie wpływa to również w żaden sposób na moje zapatrywanie się na jego osoby. Do Marcina obecnie mam podejście neutralne. Rzecz numer dwa to fakt, że z pewnością niektórzy z was powiedzą, że Kostka już stworzył taki materiał, a ja na to odpowiem, że tak. Ale było to ponad 2 lata temu, a przez ten czas naprawdę sporo się zmieniło. I skoro wyjaśniliśmy już sobie te kwestie, to odpowiedzmy sobie na najważniejszą. W jaki sposób bracia Malczyńscy wybili się na YouTube? A było to dzięki mądremu pomysłowi Marcina Malczyńskiego, który początkowo sam występował na swoim kanale. Co robił Marcin? Prezentował on śmieszne zachowania na omawianych filmach, które mimo że rzeczywiście nie zyskiwały niesamowitej popularności od razu, z czasem zaczęły coraz to bardziej przypadać widzom do gustu. To, o czym również warto wspomnieć, to fakt, że Marcin Malczyński spróbował wielu rzeczy, żeby w tym przypadku normalnie nie pracować. I nie twierdzę, że jest to absolutnie coś złego, ale widać, że chłopak po prostu szukał pomysłu na siebie, o czym między innymi świadczy fakt, że udało mu się również wystąpić na stand-upie w 2014 roku w Kafe Niebo. No i kiedy przyszło to do czego, no to już nie było tak kolorowo, wyglądało to mniej więcej tak. Oczywiście, jedną z kluczowych osób na kanale Bracia Malczyński jest, jak sama nazwa wskazuje, brat Marcina Malczyńskiego, czyli Dawid. Jednym z pierwszych odcinków, na którym się pojawił, był odcinek o równouprawnieniu. To właśnie wtedy mogliśmy zobaczyć młodego Dawida i trzeba przyznać, że oglądanie aż tak młodego Dawida jest dosyć dziwne po takim czasie. El sicentro de sicuro, membrote narante, nota quento de centro balero. Prawdziwy przełom jednak następuje 4 stycznia 2015 roku. To właśnie wtedy Marcin Malczyński wrzuca na kanał odcinek pod tytułem 10 typów sportowców. Jak sam opisuje ten odcinek? Filmik parodiujący zachowania pewnych grup sportowców, które z racji swojego 13-letniego doświadczenia w uprawianiu przeróżnych sportów miałem okazję spotkać. I trzeba przyznać, że różnica w oglądalności była natychmiastowa. Filmik w krótkim czasie przekroczył barierę 1000 wyświetleń i mimo że daleko tutaj mówić stricte o wybiciu się na YouTube, to właśnie to pozwoliło Marcinowi kontynuować tę serię. Boże, no jak można być tak słabym? No gdzie oni zgubili te ręce? Matko. Ej, ty, wziąłbyś się za jakiś sport. Następny odcinek z podobnej serii, czyli 10 typów graczy League of Legends, okazał się być absolutnym bangerem i Marcin zaskrabił sobie serca publiczności. Czym? Przede wszystkim swoim humorem i autentycznością. Sytuacje, które opisywał, były autentyczne, a jeśli chodzi o humor, to zdecydowanie trafiał on wtedy do młodszej widowni, która pokochała go za to. Filmy, które wymieniałem, okazały się być ogromnym sukcesem, a wraz z innymi materiałami, takimi jak typowy Counter-Strike czy typowy widz YouTube, pozwoliło mu to już w sierpniu 2015 roku przebić granicę 50 tysięcy subskrypcji. I wtedy tak naprawdę wszystko się zaczęło. Popularność Marcina zaczęła rosnąć, gdyż kontynuował on już sprawdzony system. To właśnie odcinki ze słowem typowy w tle robiły najlepsze wyświetlenia, a typowy dres już teraz na YouTubie ma status legendarnego. Do tej pory jednak Marcin Malczyński miksował swój content bardzo mocno. Nie mógł jednocześnie zainteresować widza jedną tematyką i mam wrażenie, że ja akurat cierpię na ten sam problem. Z jednej strony content scenkowy robił fenomenalne wyświetlenia, ale Marcin cały czas stawiał fragmenty materiału, które nie dość, że robiły inne wyświetlenia, to były po prostu, obiektywnie patrząc, nudne. To jednak zmienia się w maju 2016 roku. Marcin przenosi się w pełni na content scenkowy, co powoduje niesamowity wzrost subskrypcji. Oprócz tego dochodziło do sytuacji, w której bracia sprzedawali produkty sygnowane swoim imieniem i nazwiskiem i wychodziło im to całkiem nieźle. To nie były tylko koszulki, to były piórniki, plecaki czy bluzy. To niesamowity sukces, który Marcin Malczyński wraz ze swoim bratem Dawidem był w stanie ciągnąć przez lata. Jak to robili? Przede wszystkim kontynuowali tego typu serię. Z czasem to nie był tylko typowy dres, ale przede wszystkim również typowy vapor. I
oczywiście, powiedziałem, że odcinki ze słowem typowy w tle robiły mnóstwo oświetleń, ale to nie tylko to. Przede wszystkim, nawet takie odcinki jak Ludzie, dawniej versus dziś, robiły również miliony wyświetleń, a było to przede wszystkim dlatego, że Malczyńscy bardzo mądrze relowali po prostu z widzami. Jeżeli byłeś wiernym widzem Malczyńskich, to po prostu wchodziłeś na ich kanał i zdawałeś sobie sprawę, że zobaczysz coś, co po prostu ci się podoba, bo przede wszystkim będziesz zgadzał się z tym, co widzisz na swoim ekranie. Zobacz, kochanie, jaki nam się synek udał. No, a oczy to mam po tobie. Ech, Karina, ale nam się gówniak udał. No, sorry, mówię, że zdążysz wyciągnąć. Dobra, dobra, nie cwaniakuj. To wszystko wydarzyło się w latach 2016, 2017 czy nawet 2018. To jednocześnie pozwoliło braciom Malczyńskim wejść również do Fame MMA i to z bardzo mocnej pozycji startowej. Naturalnym więc stało się, kiedy Malczyńscy skupili się na Fame MMA i zaniedbali troszeczkę swój kanał, że algorytm przestał po prostu lubić ich kanał. Oczywiście takie teledyski jak Dawid Malczyński, Jedna Runda, Adrian Polak Diss dalej były bardzo oglądane, ale to był początkowy boom związany z freakfightami. To co jednocześnie bardzo napędzało w tamtym przypadku konflikt to przede wszystkim fakt, że wydawał się on realny. Początkowo sukcesy Fame MMA tylko nakręcały kanał Malczyńskich i robienie nowego kontentu opartego na poznawaniu bardziej braci i rozmowach o walkach również się oglądały. Doszło nawet do sytuacji, w której po udanym debiucie Dawida zawalczył Marcin, który również zaliczył dobry dla siebie debiut pokonując Adbastera, różnica poziomów była jednak bardzo mocno widoczna. Dawid widać było, że wkręcił się w trenowanie MMA i jarało go to i poświęcał się w całości treningom, podczas gdy Marcin mimo wygrania swojej walki z Adbasterem prezentował się dosyć słabo i nigdy nie wykorzystał swoich bardzo dobrych warunków fizycznych. Z czasem jednak mimo zwycięstw pojawiły się również porażki. Bracia stracili swoje pasy i doszło do sytuacji, w której najzwyczajniej w świecie przestali kogokolwiek obchodzić. Dla porównania ich początkowe wyświetlenia z przygody z Fame wyglądały w ten sposób. Oto wyświetlenia z końcówki ich przygody z Fame. Są jednak też rzeczy, które Malczyńscy robili, które szczerze mówiąc są nie do końca zrozumiałe. W 2020 zostali też właścicielami organizacji sportowej Hit Esports, co okazało się sporym niewypałem. Chłopaki, jak twierdzi sam Dawid, nie zarobili na tym ani złotówki, a była to kolejna rzecz po Fame MMA, która odciągała ich od YouTube'a. To co jest między innymi niezrozumiałe dla mnie to fakt, jak oni chcieli zarobić z organizacji e-sportowej. I nie zrozumcie mnie źle, jak najbardziej z organizacji e-sportowej można zrobić na swój sposób, ponieważ słyszałem to od wielu moich znajomych i jak najbardziej takie coś dzieje się, ale jest to w bardzo ograniczonych przypadkach, zazwyczaj w bardzo dużych organizacjach, które mają po prostu plan na siebie. Tutaj jedynym sposobem, aby Hit eSports mogło na siebie zarobić, była po prostu opcja, w której dostaliby się oni na Mistrzostwa Europy, zwane wtedy EU Masters. Jak Hit miał się dostać na te Mistrzostwa Europy? Przede wszystkim musieliby wygrać dwie serie Best of Five w playoffach Ultraligi, a nie wygrali ani jednej. I nawet wtedy, gdyby udało im się potencjalnie dostać na te Mistrzostwa Europy, nie ma absolutnie żadnej pewności, że doszłoby do tego, że jakikolwiek nowy sponsor by się pojawił. Jedyna szansa jest taka, że może ktoś z większych organizacji z głównych regionów europejskich zabrałby któregoś z nich graczy, a jeżeli oni mieli podpisany dłuższy kontrakt niż na pół roku, doszłoby do sytuacji, w której najzwyczajniej w świecie by zarobili. Poza tym jednak to był plan, który po prostu nie miał sensu. I trochę mnie to dziwi z tego względu, że chłopacy mogli się po prostu zapytać innych osób. Nie byli pierwszymi youtuberami, którzy zdecydowali się zainwestować w e-sport, w końcu sami samu to zrobił, jak sam powiedział, stracił na tym ponad 1 000 000 złotych. Co za tym idzie w tym przypadku, zdecydowanie zgadzam się z tym, co powiedział Kostka. Nie dość, że odciągało ich to od YouTube'a, to nie miało to po prostu sensu się wydarzyć. Plan na zarobek ze sportu w tym przypadku po prostu spalił na panewce praktycznie natychmiastowo, ponieważ nie mieli oni pomysłu na siebie. I mimo, że była to fajna próba, aby odbić z upadającego kanału na YouTube i skupić się na e-sporcie, to po prostu jeżeli nie masz dobrych podstaw, to w tym biznesie również nie przetrwasz. W takim razie przejdźmy do odpowiedzi, dlaczego więc bracia Malczyńscy nie uratują swojego kanału i punktem numer jeden jest kwestia innych źródeł zarobku. Normalną kwestią jest to, że bracia Malczyńscy są teraz skupieni na m.in. rozwinięciu swojej marki w branży kebabowej i z tego co widać nie idzie im to wcale źle. Dopiero co otwierali pierwszy kebab, a teraz już jest ich parę i mimo, że opinie patrząc po Google Reviews są bardzo średnie, to jak widać biznes się zwraca. Pod punktem w kwestii źródeł zarobku jest oczywiście również fakt ich loterii samochodowych, które prowadzą od jakiegoś czasu. Jest to również pewne źródło zarobku dla Malczyńskich, gdyż pierwsze loterie robiły naprawdę spore zasięgi i działały poniekąd podobnie jak u Buddy. Kupujecie e-booka i w zamian dostajecie szansę wygrania BMW bądź jakiegokolwiek innego auta. Oczywiście, macie różne opcje i w zależności od waszych finansów możecie sobie pozwolić albo na wersję M, albo
na wersji Pro. Za pakiet M otrzymujemy e-book, w którym znajdziemy opis podróży Dawida w krainę sportu, okraszaną masą historii i anegdotek, o których wcześniej rzekomo nie słyszeliśmy. Natomiast za pakiet Pro zamiast jednego losu otrzymujemy aż 16 losów oraz mnóstwo rzeczy, zresztą sami zobaczcie. Jak bracia opisują tego typu loterie? Z tej strony Dawid oraz Marcin Malczyńscy wracamy ze zdwojoną mocą, a wraz z nami nasz motoryzacyjny kumpel Czuci. Odlotowe fury, biznesowe porady, nasze nieopowiedziane wcześniej historie oraz wiele innych mega ciekawych informacji znajdziecie w e-bookach, które własnoręcznie dla was napisaliśmy. I czy to wszystko w tym przypadku jest skokiem na kasę? Najprawdopodobniej tak, ale nie zmienia to jednocześnie faktu, że w tym przypadku Malczyńscy zrobią wszystko, żeby nie upaść. Pewnie zastanawiacie się, jakie wyświetlenia robią tego typu filmy. No to mogę powiedzieć tyle, że film sprzed tygodnia, który wrzucili na kanał, zrobił 4000 wyświetleń. Komentarze widzów chyba mówią same za siebie. Loteria, a po dwóch dniach 3000 wyświetleń. Co wy za gówna znajdujecie? Kolejna loteria, która sfrajerzy widza. 4 dni i 3,4 tysiąca wyświetleń. I wiele, wiele innych. To właśnie też tego typu komentarze sprawiają, że jak widzicie, bracia Malczyńscy mają inne zmartwienia na głowie niż koniecznie swój kanał. I przede wszystkim, kolejnym powodem, dla którego bracia Malczyńscy nie uratują swojego kanału, jest fakt zmiany tematyki. Podczas mojego dzisiejszego filmu mogliście wielokrotnie usłyszeć, że bracia Malczyńscy wybili się robiąc scenki, które dla wielu były zabawne. Czym teraz zajmują się oni? Jak teraz spojrzymy na ich kanał, to ostatnie 20 materiałów jest zdominowane tematyką albo gastronomiczną, albo motoryzacyjną, co nie dziwi mnie jakoś specjalnie. Jest to coś, co obecnie klika się na YouTube i nic dziwnego, że w to akurat zaangażowali się bracia. Jednakże według mnie nie jest to coś, co zadziała. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że to nie jest powód, dla którego ludzie zaczęli oglądać Malczyńskich na pierwszym miejscu. Ludzie oglądali Malczyńskich przez zabawne wstawki, a nie przez ocenianie kebabów, co widać po wyświetleniach. Zauważcie natomiast, jakie wyświetlenia robią Malczyńscy na swoim starym kontencie, czyli na kontencie scenkowym. Nadal są to bardzo średnie wyświetlenia jak na nich, lecz zdecydowanie lepsze w porównaniu do tego, co było wcześniej. Teraz pozostaje odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak się dzieje, i podstawową odpowiedzią jest kwestia nostalgii. Widzowie lubią tego typu content, bo przypomina im on o czasach sprzed 5, 6, 7 lat, kiedy to siedzieli w domu i oglądali te filmiki, a byli w zupełnie innym stadium swojego życia. Pana to! Ło, człowieku, ciekawe jakie chmury i jakie sprzęty będą za 10 lat. No. Pewnie całe miasta będą zadymione. No, pewnie tak. No, faktycznie. Całe miasta będą zadymione. Chyba w Simsach. Kolejnym powodem jest fakt algorytmu. Obecnie na kanale Malczyńskich jest dużo kontentu. Bracia starają się to wszystko ratować shortsami, które robią niezłe wyświetlenia, i podobny trik robił kanał Abstrahuje, kiedy reszta się nie klikała. Jest jednak jedno ale. Shortsy również nie są wrzucane regularnie i dochodzi do sytuacji, w której algorytm nie dość, że nie poleca ich dłuższych filmów, to nie poleca ich krótszych filmów. I zgadza się, takie odcinki jak Typowy Waper w 2024 roku, czy Zawieźliśmy kebaba dla Bungie do Poznania są oglądane, ale po pierwsze przede wszystkim dlatego, że zawieźli kebaba dla Bungie, więc w tym przypadku chłopacy z Bungie na miniaturce robią ogromną robotę, a Typowy Waper w 2024 roku porusza temat, o którym już m.in. mówiłem wcześniej. Mówiliśmy również o piosenkach. Kiedyś zdecydowanie robiły one bardzo dużo wyświetleń, lecz nawet teraz piosenka Malczyńskich sprzed roku zrobiła tylko i wyłącznie 16 tysięcy. Algorytm nie ma zielonego pojęcia, które filmy ma polecać, a które niekoniecznie, i dochodzi do sytuacji, w której najzwyczajniej w świecie, mimo że są to praktycznie 2 miliony subskrypcji, widzowie tego nie oglądają. Kiedyś na najpopularniejszych miniaturkach cały czas mogliśmy zauważyć Marcina Malczyńskiego, zresztą sami zobaczcie. Praktycznie na każdej miniaturce z top 8 najpopularniejszych filmów widzimy jego albo Dawida. Spójrzmy natomiast na najnowsze 10 filmów wrzuconych na YouTube. Dosłownie tylko i wyłącznie jest tam Dawid. Jest to stosunkowo ciekawe, patrząc na to, że praktycznie na każdym z tych filmów również pojawia się Marcin, ale jest to zrozumiałe. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że Dawid jest zdecydowanie popularniejszy od Marcina. I to nie jest moja teoria, po prostu liczby to pokazują. Za tym idzie, bracia, widać, że myślą nad tym, co powinno się pojawiać na miniaturkach, oraz przede wszystkim to, w jaki sposób powinni tworzyć te filmy, jednak jak widać, niekoniecznie daje im to jakiekolwiek profity. I ostatnim powodem, dla którego według mnie Malczyńscy nie uratują swojego kanału, jest przede wszystkim brak nowej widowni. A żeby tego było mało, dochodzi do tego oczywiście również brak regularności. Zapytacie się mnie, jaki brak regularności? W końcu dodają filmy cały czas? I odpowiem tak, dodają filmy 4-krotnie w miesiącu. W czystej teorii można by było powiedzieć, że jest to jak najbardziej okej, gdyż jest to raz na tydzień, ale nawet w ostatnim filmie możemy zauważyć bardzo różne godziny dodawania filmów i jednocześnie różne daty. Najnowszy film Malczyński, przynajmniej na stan nagrywania tego 6 sierpnia, był dodany 1 sierpnia, podczas gdy wcześniej dodali go dopiero 20 lipca. To jednocześnie doprowadza do sytuacji, w której najzwyczajniej w świecie tego typu 11-dniowe czy 12-dniowe przerwy pomiędzy odcinkami powodują, że ponownie algorytm po prostu gubi się
i nie ma zamiaru ich w jakikolwiek sposób promować. W jaki sposób bracia mogliby to naprawić? Według mnie mają w tym przypadku dwie opcje, które mogłyby zadziałać. Numer jeden to powrót stricte do kontentu scenkowego. Oczywiście, nie będzie on robił takich wyświetleń, jak robił w latach 2016 czy 2017, ale zdecydowanie będzie ratował ich kanał pod względem wyświetleń. Numer dwa to założyć kompletnie nowy projekt z innymi osobami i zrobić coś, co robili w przeszłości tacy youtuberzy jak Konopski czy m.in. Gimper. Podpisać kontrakt z młodym perspektywicznym twórcą, podzielić się doświadczeniem, akurat tego bracia malczyńscy mają mnóstwo, i pozwolić komuś innemu rozwinąć kanał, ale do nich będą płynąć profity. Więcej w tym temacie dowiecie się na kanale Votum, więc sprawdzajcie. Sprawdzajcie też kanał Plotkar po te bardziej babskie tematy. Lecz tutaj również pojawia się to pytanie. Czy rzeczywiście bracia malczyńscy to potrzebują? W czystej teorii finansowo nie mają żadnych problemów. Mimo, że nie walczą już w MMA, to zdecydowanie stoczyli mnóstwo walk i doszło do sytuacji, w której najzwyczajniej w świecie jest tego naprawdę, naprawdę sporo. W jaki sposób jeszcze według mnie malczyńscy mogą uratować swój kanał? Przede wszystkim krosowanie. Chociaż bardziej to nie byłoby uratowanie swojego kanału, a bardziej utrzymanie go przy życiu, to widać, że Dawid Malczyński oraz Marcin Malczyński robią to. Dopiero co wrzucili nowy filmik z Karolkiem, wcześniej filmik z Bungie i starają się zdecydowanie dać nowych twórców na swój kanał. Problem jest taki, że jeżeli zapraszasz takich twórców jak z Karolek, to z całym szacunkiem, ale najprawdopodobniej nie zdobędziesz ogromnej ilości wyświetleń tylko i wyłącznie z tego krosa. Dlatego zapytam się teraz was. Czy według was bracia malczyńscy uratują swój kanał na YouTubie, czy niekoniecznie? Dajcie mi znać, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do usłyszenia, do zobaczenia, hejka!